Mościszkach niedaleko Ławaryszek odbył się Międzynarodowy Letni Obóz Sztuk Walki, organizowany przez Wileńskie Centrum Sztuk Samoobrony. Kilkadziesiąt osób przez 5 dni trenowało karate i kickboxing pod okiem doświadczonych trenerów z Polski i Litwy. Jesteśmy dzisiaj tutaj na zaproszenie klubu SMC Wilno. Przyjęliśmy po raz pierwszy. Fajna wymiana doświadczeń dla naszych zawodników młodych, super sprawa. Obozy sportowe pełnokontaktowych styli karate to jest tradycja. Przeżywamy obozy w zimie i w lecie. I obozy są skierowane nie tylko na doskonalenie swoich umiejętności technicznych, ale również przede wszystkim jest to miejsce, gdzie pracujemy nad własnym charakterem. Obozy mają napięty harmonogram. W Mościszkach treningi odbywały się nawet 3-4 razy dziennie. Nie zawsze było łatwo, jednak uczestnicy chętnie podejmowali wyzwania, niezależnie od wieku, doświadczenia czy płci. To jest już życie, bo już zaczął, masz zajęcia, masz dobrych kolegów, przyjaciel, też dowiaduje się czegoś nowego, też jak dzisiaj mamy Polacy, goście z Polski, to tak samo my jeździliśmy do Francji i do Italii byliśmy też w Mediolanie, to jakby i zwiedzanie, i nowe obcowanie. Akurat typ walki karate, to kiedy ty masz dużo różnych technik, bo w kickboksie główne, żeby uderzyć, a w karate to jak malarstwo, trzeba malować uderzeniami. Atėjau į SMC klubą labai vėlai, 17 metų, tai visada iškojau iššūkių ir čia man tapo kaip antri namai ir šeima antra. Letni obóz poświęcony został pamięci Tadeusza Tediego Pietrzykowskiego, polskiego boksera i żołnierza, jednego z pierwszych więźniów niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau. Miał ogromny talent również malarski i jego rodzina i wszyscy znajomi nalegali, żeby poszedłby do studiować do Akademii Sztuk Pięknych, no ale dlaczegoś wybrał boks między wojną i trenował między innymi u ojca boksu polskiego Feliksa Stama. Po kapitulacji Warszawy Pietrzykowski próbował przedostać się do Francji. Został zatrzymany przez gestapo na granicy węgiersko-jugosłowiańskiej. Przetrzymywany w wielu więzieniach, 14 czerwca 1940 roku został deportowany z pierwszym transportem do obozu w Auschwitz. Otrzymał numer 77, czyli, jak mówił jeden z jego współwięźniów, numer pułku Wileńskich Niedźwiedzi. W 1941 roku do obozu w charakterze kapo przybył były mistrz Niemiec w wadze średniej Walter Dunning. To z nim Pietrzykowski stoczył swoją pierwszą obozową walkę, pokonując cięższego o niemal 30 kg Niemca. W Oświęcimiu polski bokser stoczył według różnych szacunków od 40 do 60 walk, nie tylko zyskując szacunek, lecz przede wszystkim ratując życie. Kiedy Tadeusz Pietrzykowski zwyciężał, to wszyscy w brutalnych warunkach, kiedy wydawało się, że już nie ma szansy na życie, odczuwali nadzieję, odczuwali otuchę i wierzyli w te słowa, które dobrze znamy, słowa, które występują w naszym hymnie polskim. Tak, jeszcze Polska nie zginęła, póki my żyjemy. Letni obóz w Mościszkach okazał się dobrą okazją nie tylko do treningów i sportowej rywalizacji, lecz także do przypominania historii i jej bohaterów, z których niezłomności i determinacji warto brać przykład także dzisiaj, i to w różnych sferach życia.